Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 5, w wersetach od 1 do 11? Gdy był on nad jeziorem Genezaret, a ludzie cisnęli się do niego, aby słuchać słowa Bożego, zobaczył dwie łodzie nad jeziorem. Rybacy wyszli z nich i płukali sieci. Gdy wstąpił do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona, prosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał przemawiać, powiedział do Szymona: „Wypłyń na głębie i zapuśćcie swoje sieci na połów”. Szymon odpowiedział mu: „Mistrzu, całą noc pracując, nic nie złowiliśmy. Na słowo Twoje zapuszczę sieć”. Gdy to uczynili, zagarnęli bardzo dużo ryb, tak, że ich sieć się rwała. Skinęli na współtowarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby im przyszli na pomoc. Przybyli i napełnili obie łodzie, aż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem”. Z powodu połowu ryb, które złapali, zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy byli z nim. Również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Powiedział Jezus do Szymona: „Nie bój się, od teraz będziesz łowić ludzi”. Gdy wyciągnęli łodzie na brzeg, opuścili wszystko i poszli za nim. Pan Jezus nie przemawiał tylko w synagogach. Wszędzie tam, gdzie tłumy chciały go słuchać, był gotowy zaspokoić potrzeby serc. Jednak mimo otaczającej go rzeszy ludzi, nie przeoczał także jednostki. Tak było z Piotrem, który potrzebował Jezusa. Kiedy Jezus wsiadł do łodzi, aby uczyć tłumy zgromadzone nad jeziorem, wypowiedziane słowa były skierowane nie tylko do siedzących nad jeziorem, ale także do rybaków. Nie było to pierwsze spotkanie Piotra z Panem. W Ewangelii Jana, w rozdziale 1, czytamy, że przyprowadził go do Pana Jezusa jego brat Andrzej, ale Piotr nie poznał jeszcze siebie. Aby dotrzeć do jego serca, Pan musiał przemówić do Piotra przez cud. Jako zawodowy rybak nie zarzuciłby sieci na słowa zwykłego cieśli, jednak na słowo Mesjasza gotów był to uczynić. Pomimo pewnych wątpliwości, które wyraził, mówiąc o swoim nieudanym połowie. W obliczu tak obfitego połowu Piotr nie tylko poznał, kogo ma przed sobą, ale ujrzał siebie samego w świetle Bożym. „Ja wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro”, czytamy w liście do Rzymian w 7 rozdziale i 18 wersecie. Pan, który wiedział, że na krzyżu nie tylko zapłaci za nasze grzechy, ale także zostanie uczyniony za nas grzechem, mógł odpowiedzieć Piotrowi: „Nie bój się”. Kto przestał oczekiwać od siebie czegokolwiek dobrego i wie, że jego stary człowiek zakończył swoje istnienie na krzyżu, jest zdolny do służby dla Pana. Dowiadujemy się o tym z listu do Rzymian, z 6 rozdziału,
szóstego i jedenastego wersetu. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.